North Koreans are abducted at birth, so they don't know the concepts of freedom or human rights. They don't know that they are slaves. Korea Północna to kraj pełen tajemnic. Ściśle reguluje niemal każdy aspekt życia swoich obywateli. Znana jest szczególnie ze swoich zasad i dziwnych zdarzeń. Od miasta wypełnionego kłopotliwym stylem życia, po miasto wypełnione kamuflażem. W tym filmie zgłębimy dziwne rzeczy, które istnieją tylko w Korei Północnej. Pamiętaj, aby ocenić film, bo będzie tu trochę kontrowersji. I oglądaj do samego końca, by poznać najciekawsze rzeczy. Napisz komentarz ciekawe, a przypnę ci serduszko. Kult osobowości i wiecznych przywódców. Nie możemy zagłębić się w głębokie tajemnice wielkiego narodu bez wcześniejszego oddania hołdu jego początkom. Kult osobowości i wiecznych przywódców stanowią oś centralną Korei Północnej. Tak, słyszeliście dobrze. Północno-Koreańczycy żyją według jednego prawa i przywództwa jednej rodziny. Rodziny Kimów, z której pochodzi Kim Il-sung. W 1949 roku drugi syn Kima, Kim Il-sung, założył kraj i stworzył własne zasady. Północno-Koreańczycy twierdzą, że są krajem demokratycznym i praktykują demokrację co 5 lat, ale w rzeczywistości robią inaczej. Co jest demokratycznego w głosowaniu na jedną osobę? Dziwne, prawda? No cóż, zobaczmy, dlaczego Północno-Koreańczycy są tak zdecydowani, by zachować rodzinę Kim. Zagłębimy się w korzenie historyczne, mechanizmy kultu, jego wpływ na społeczeństwo oraz konsekwencje dla politycznego krajobrazu Korei Północnej i stosunków międzynarodowych. W samym sercu północno-koreańskiego kultu osobowości leży gloryfikacja i edukacyjny status jego przywódców. Kim Il-sunga i jego syna, Kim Jong-ila. Prawidłowe oddanie hołdu wiecznym przywódcom Korei. Kult ten był w dużej mierze kształtowany w czasie rządów Kim Il-sunga. Kim Il-sung używał propagandy, sztuki i mediów, aby przedstawić siebie jako łaskawego i wszechmogącego przywódcę, wynosząc go do statusu zbliżonego do boskiego, sprawiając, że ludzie byli zdeterminowani do jego posłuszeństwa, ponieważ dla nich stał się jak Bogiem. Nawet jego rok urodzenia stał się datą rozpoczęcia kalendarza Juche, symbolizującą ideologiczną doktrynę kraju o samodzielności, i jest to najważniejsze święto w Korei Północnej, obchodzone z pokazami fajerwerków i biesiadami. Kult osobowości służył kilku celom. Po pierwsze, umocnił władzę przywódców, wzmacniając lojalność i strach. Jakiekolwiek pytania dotyczące władzy przywódcy były surowo tłumione. Musisz tylko posłusznie podporządkować się. Ponadto kult często przypisuje wszystkie osiągnięcia i sukcesy narodu błyskotliwości i wskazówkom przywódcy. Brak religii. To wcale nie jest zaskakujące, zwłaszcza dla narodu, który uznaje swoich przywódców za bogów. Po co im inny Bóg? Wiadomo, że przed objęciem pełnej władzy w 1948 roku drugi syn Kima był wychowany przez chrześcijańską matkę Kang Bansik. On sam przyznał, że jako dziecko uczęszczał na nabożeństwa i uważał je za nudne. Może dlatego zadbał, aby nikt w Korei Północnej nigdy nie nudził się tak jak on. Ze względu na ideologię Juche, która promuje samodzielność oraz kult osobowości otaczający rządzącą rodzinę Kimów, rząd zniechęca do jakiejkolwiek formy zorganizowanej religii, a ci praktykujący swoją wiarę spotykają się z surowym prześladowaniem. Reżim promuje tylko kult osobowości wokół swoich przywódców, w szczególności Kim Il-sunga i Kim Jong-ila, którzy są czczeni niemal jak bóstwa. Obywatele są zobowiązani do udziału w różnych rytuałach i ceremoniach chwalących przywódców, a każda forma braku szacunku lub niewystarczającego oddania jest karana surowymi karami. Chociaż istnieją technicznie pewne organizacje religijne, których nie znają całkowicie osoby spoza ich murów, te organizacje są ścisłe kontrolowane i działają pod ścisłą opieką państwa. Ale chrześcijaństwo jest zakazane, a każdy przyłapany na praktykowaniu go spotyka się z surowym prześladowaniem, ponieważ jest kojarzone z wpływem zagranicznym i postrzegane jako potencjalne zagrożenie dla kontroli reżimu. Pomimo wszystkich tych ograniczeń, mocno wierzę, że istnieją tajne praktyki religijne i wierni.
Ludzie przecież nie są robotami i potrafią być podstępni, ale muszą być bardzo skryci, aby uniknąć kary śmierci. Czy wiedzieliście, że północno-koreańczycy wciąż stosują publiczne egzekucje, a dzieci już od 5 lat muszą je obowiązkowo oglądać? Mówiąc o egzekucji, zobaczmy, jak to jest być karany przez rząd Korei Północnej. Kara 3 pokoleń. Wyobraź sobie tylko. Wyobraź sobie, że twój wujek ukradł jabłko, a teraz cała rodzina musi pójść do więzienia za jego błędy. Może przeprosił i oddał jabłko, ale to nie ma znaczenia, ponieważ cała rodzina 3 pokolenia w dół musi iść do więzienia. To szczególnie smutne, ponieważ starsi rodzice i dzieci również będą w więzieniu, odsiadując wyroki za przestępstwo, o którym nie mieli pojęcia. Dokładnie to się dzieje w Korei Północnej, ale w przeciwieństwie do twojego wujka kradnącego jabłko, polityka więzienna 3 pokoleń dotyczy głównie osób postrzeganych jako wrogowie państwa lub popełniających przestępstwa polityczne. Ta zasada nakłada odpowiedzialność nie tylko na oskarżoną osobę za jej czyny, ale także rozciąga karę na jej najbliższą rodzinę, obejmując co najmniej 3 pokolenia. Początki tej polityki można śledzić do wczesnych lat reżimu północno-koreańskiego pod władzą Kim Il-sunga. Została wprowadzona jako środek umacniania władzy partii rządzącej i tłumienia ewentualnego sprzeciwu lub opozycji przez karanie 2 pokoleń rodziny. Jej celem jest zasiać strach i zniechęcić do myśli o buncie lub nielojalności wobec państwa. Jeśli osoba jest oskarżona o przestępstwo polityczne lub zostaje oznaczona jako wrogowie państwa, nie tylko ona spotka się z surową karą, ale również jej rodzice, dzieci, a nawet wnuki mogą zostać poddani więzieniu, pracom przymusowym lub zesłaniu do odległych obszarów. Poprzez sprawowanie odpowiedzialności za 2 pokoleń, reżim ma na celu wyeliminowanie potencjalnego oporu od samego początku, nie pozostawiając miejsca na rozwój niezgody w rodzinach. Ta polityka rodzi strach, który powstrzymuje jednostki od wyrażania jakichkolwiek krytycznych poglądów z obawy o zagrożenie całej swojej rodziny. Technicznie rzecz biorąc, nie ma tu wolności słowa. Spośród wszystkich reguł ta polityka spotkała się z szeroką krytyką ze strony społeczności międzynarodowej i organizacji praw człowieka ze względu na jej rażące naruszenia praw jednostki i lekceważenie zasad sprawiedliwego procesu. Spowodowała niezliczone cierpienia i trudności dla niewinnych jednostek i ich rodzin podczas rządów opresyjnego reżimu Korei Północnej. Ale Korea Północna to swoisty świat, który obojętnie odwraca się od tego, co mają do powiedzenia mieszkańcy Ziemi. Randki w Korei Północnej. Następnie przyjrzyjmy się romantycznemu życiu Koreańczyków Północnych. Będziesz zszokowany tym, co właśnie odkryjesz. Życie randkowe Koreańczyków Północnych jest zupełnie inne, niż sobie wyobrażasz. Nie chodzą razem do kina ani nie uczestniczą w żadnych formach aktywności randkowych, poza spacerami po ulicach, trzymając się za ręce. Jak zwykle, na ich życie miłosne jest silny wpływ przez unikalny kontekst społeczny i polityczny kraju. Reżim Korei Północnej ściśle kontroluje interakcje między obywatelami, w tym relacje romantyczne. Nie ma tu formalnych randek ani publicznych okazji uczuć. Spotkania towarzyskie zawsze są monitorowane, więc obywatele często ostrożnie podchodzą do angażowania się w aktywności romantyczne ze względu na potencjalną inwigilację i zbliżającą się karę. Koreańczycy północni głównie podążają za tradycyjnymi meczami i aranżowanymi małżeństwami z uwzględnieniem statusu społecznego i poziomu lojalności wobec reżimu. Randki międzykrajowe są zniechęcane, ponieważ reżim uważa relacje z obcokrajowcami za potencjalne ryzyko dla bezpieczeństwa. Dlatego życie randkowe Koreańczyków Północnych pozostaje trudne i kontrolowane, odzwierciedlając nacisk reżimu na utrzymanie ścisłego porządku społecznego i zgodności ideologicznej. Kontrola fryzur państwowa. Gdy myślisz o fryzurach północno-koreańczyków, natychmiast na myśl przychodzi lider Kim Jong-un. Na szczęście nikt nie odważyłby się obciąć sobie włosów tak jak on. Szczerze mówiąc, nie sądzę, żeby ktokolwiek tego chciał w Korei Północnej. Fryzury i ogólna pielęgnacja są tam poddane surowej kontroli i regulacji jako część norm kulturowych kraju. Rząd narzuca określone wytyczne dotyczące fryzur z zamiarem promowania zgodności i kreowania określonego wizerunku idealnego obywatela. Te przepisy obejmują zarówno mężczyzn, jak i kobiety oraz dzieci.
wymagane jest jedynie 28 zatwierdzonych fryzur, z czego tylko 10 dla mężczyzn i 18 dla kobiet. Te prawa są egzekwowane za pośrednictwem mediów państwowych, plakatów i regularnych inspekcji przeprowadzanych przez władze lokalne. Wytyczne dotyczące fryzur mężczyzn w Korei Północnej ogólnie nakazują utrzymanie krótkich włosów z określonymi zasadami dotyczącymi długości, stylu, a nawet bokówki. Często preferowane są tradycyjne fryzury koreańskie, inspirowane postaciami historycznymi i przywódcami rewolucyjnymi. Na przykład styl japatsu, przypominający fryzurę byłego lidera Kim Jong-ila, uważany jest za jedną z najpopularniejszych i akceptowalnych opcji. Dla kobiet zakres zatwierdzonych fryzur jest nieco szerszy, ale nadal wymaga zachowania konserwatywnego wyglądu. Bardzo długie włosy zazwyczaj nie są preferowane i istnieją określone wytyczne dotyczące ich stylizacji i ozdabiania. Zachęca się kobiety do przyjęcia fryzur postrzeganych jako kobiece i tradycyjne. Miejscowe salony fryzjerskie odgrywają kluczową rolę w egzekwowaniu tych zasad pielęgnacji. Muszą wyświetlać plakaty z zatwierdzonymi fryzurami i są zobowiązane do przestrzegania wytycznych rządowych. Ponadto fryzjerzy mogą być zobowiązani do zgłaszania klientów, którzy próbują przyjąć zakazane fryzury lub style, tworząc atmosferę nadzoru i strachu. Egzekwowanie przepisów dotyczących pielęgnacji wykracza poza fryzury. Oczekuje się, że północno-koreańscy mężczyźni będą golić się na gładko, a zarost jest zazwyczaj odradzany, chyba że służy on celom symbolicznym, co jest bardzo rzadkie. Kobiety również muszą przestrzegać surowych standardów pielęgnacji i nie eksponować UD ani dekoltu w żaden sposób. Makijaż powinien być umiarkowany, aby zachować skromny i naturalny wygląd. Kary za nieprzestrzeganie przepisów państwowych dotyczących pielęgnacji mogą być różne. Od grzywien i publicznego ośmieszenia po bardziej surowe kary, takie jak ciężka praca, a nawet śmierć. To zależy od powagi naruszenia i statusu politycznego osoby zaangażowanej. Poprzez regulowanie wyglądu osobistego reżim ma na celu zapewnienie, aby populacja przestrzegała ideałów państwowych i zachowywała zjednoczoną tożsamość narodową. Ta surowa regulacja fryzur i pielęgnacji to tylko przykład szerszej atmosfery nadzoru i kontroli, która przenika różne aspekty życia w Korei Północnej. Brak telewizji, telefonu ani łącza internetowego w Korei Północnej. Surowa i wszechobecna zasada braku telewizji i łącza internetowego stanowi fundamentalny aspekt kontroli rządu nad informacją i komunikacją. Ta bardzo restrykcyjna polityka istnieje od dziesięcioleci, mając na celu izolację kraju od świata zewnętrznego i ściśle kontrolowanie narracji przedstawianej obywatelom. Decyzja reżimu o zakazie telewizji i dostępu do internetu służy kilku celom. Po pierwsze, umożliwia rządowi ścisłą kontrolę nad przepływem informacji oraz ogranicza dostęp do wpływów zewnętrznych, które mogą kwestionować propagandę państwową. Uniemożliwiając obywatelom dostęp do zagranicznych mediów lub internetu, władze utrzymują ścisły chwyt na narrację, zapewniając zachowanie ideologii państwowej i przede wszystkim integralność kultu osobowości przywódców. Ta zasada służy także utrzymaniu poczucia izolacji i jedności wśród obywateli. Z ograniczonym dostępem do świata zewnętrznego Koreańczycy są mniej narażeni na alternatywne punkty widzenia lub różne style życia. To dokładnie dlatego są tak lojalni wobec swojego przywódcy i kultu osobowości. Ta zasada wspiera poczucie lojalności i posłuszeństwa wobec reżimu. Obywatele Korei Północnej są uwarunkowani, by wierzyć, że ich przywódca i państwo są jedynymi dostawcami informacji i wsparcia. Aby zapewnić egzekwowanie tej zasady, rząd stosuje zaawansowany system nadzoru i cenzury. Nieupoważnione posiadanie telewizora lub urządzenia z dostępem do internetu uważane jest za poważne przestępstwo, a osoby złapane na tym mogą ponieść poważne konsekwencje, włączając w to więzienie czy nawet egzekucję. Mimo izolacji pojawiają się raporty o obywatelach znajdujących kreatywne sposoby na dostęp do zagranicznych mediów, często korzystając z przemyconych urządzeń lub nielegalnych anten satelitarnych. Jednakże ryzyko związane z takimi działaniami jest wysokie, a ich odkrycie prowadziłoby do poważnych konsekwencji. Ciekawostka. Koreańczycy Północni nie mogą obejrzeć tego filmu.
Teraz czas na dzisiejszy wybór subskrybenta. To zdjęcie budzi wiele pytań, ponieważ wygląda na to, że to uczniowie szkoły średniej praktykują otwarcie intymność przeznaczoną dla osób w związku małżeńskim w ich klasie. Czy w Korei Północnej faktycznie tak prowadzona jest edukacja seksualna, zwłaszcza w kontekście skrajnie wysokiego profilu moralnego, który chcą przekazywać? Jeśli to zdjęcie jest prawdziwe, wpłynie to na wartości promowane przez Koreę Północną. Co sądzisz? Daj nam znać w komentarzach. Brak używania środków antykoncepcyjnych i środków higienicznych. Zostałeś ostrzeżony. Ta część może wywołać ciarki na plecach. Kobiety w Korei Północnej nie wiedzą, czym jest podpaska higieniczna i nigdy jej nie widziały, pomimo wynalezienia podpasek higienicznych już od 1888 roku. Jednak ze względu na tajemniczą naturę kraju, wiele rzeczy mogło się zmienić. Na podstawie wcześniejszej wiedzy od kobiet, które miały przywilej życia w tym kraju, relacjonują one, jak używane tkaniny i ręczniki były stale używane i prane, aby ponownie je wykorzystać w kolejnym miesiącu. Uważam to za bardzo niehigieniczne i niezwykle irytujące. Nie żyjemy już w złotym wieku. Kobiety powinny mieć prawo do poczucia się chronionymi i czystymi. Miasteczka sztuczki. Nic dziwnego, że Korea Północna jest bardzo znana z tajemniczej natury, ale mieć miasta puste i kamuflowane tak, aby wyglądały na prawdziwe, to już przegięcie. Poznajcie miasto Gyeongdong, wypełnione złożonymi fasadami, zbudowanymi w celu stworzenia iluzji dobrobytu i sukcesu na zewnątrz. Te fałszywe miasta znajdują się przede wszystkim w pobliżu granicy kraju z Koreą Południową, szczególnie w regionie przemysłowym Kaesong, wzdłuż strefy zdemilitaryzowanej na Korei. Jednym z wielu miast, które przyciągnęły uwagę międzynarodową, jest właśnie Gyeongdong, często nazywane wioską propagandy. Dlaczego fałszywe miasto zdobyło międzynarodową uwagę? Otóż dlatego, że było realne i idealne pod każdym względem. Gyeongdong leży w strefie zdemilitaryzowanej i jest bardzo choreografowaną przestrzenią miejską. Miejsce to ma być siedliskiem patriotycznych północno-koreańczyków. Może się zastanawiacie, dlaczego budować takie miasta i marnować pieniądze? Otóż celem tych fałszywych miast jest prawdopodobnie wykreowanie wizerunku dobrobytu i siły, mającej zmylić zagranicznych obserwatorów i sąsiednią Koreę Południową, prezentując fałszywy obraz zamożności i rozwoju. Korea Północna ma na celu utrzymanie swojego wizerunku jako potężnego państwa, chociaż rzeczywistość jest od tego bardzo daleka. Pojawiły się argumenty co do prawdziwych intencji tych oszukańczych fasad, jako że niektórzy uważają, że głównym motywem dla nich jest projekcja wizerunku siły. Jednakże raporty sugerują, że budynki w Gyeongdong nie mają szyb, a niektórzy twierdzą, że cała wieś może być jedynie scenografią pozbawioną rzeczywistych mieszkańców. Innym zdaniem jest, że służą one jako środek odwrócenia uwagi własnej populacji od trudnych warunków gospodarczych i społecznych panujących w kraju, gdyż Korea Północna boryka się z poważnymi wyzwaniami gospodarczymi, w tym z powszechnym ubóstwem, niedoborami żywności i brakiem dostępu do podstawowych udogodnień dla znacznej części swoich obywateli. Mimo tych podejrzeń, pełna prawda za tymi fałszywymi miastami pozostaje nieuchwytna ze względu na ograniczony dostęp do kraju i tajemniczą naturę jego rządu. Próby zagranicznych dziennikarzy lub gości, by wejść na te tereny, są ściśle kontrolowane, co czyni trudnym zweryfikowanie twierdzeń dotyczących tych miejskich fasad. Jednym z pierwszych widoków, które obserwują turyści podczas wizyty w Korei Północnej, są piękne kobiety ubrane w eleganckie mundury z charakterystycznymi białymi rękawiczkami i kapeluszami, wdzięcznie kierujące ruchem. Koreańskie damy ruchu drogowego są wyjątkową i ikoniczną cechą kraju. Te mundurowe funkcjonariuszki odgrywają kluczową rolę w kierowaniu ruchem drogowym i utrzymaniu porządku na ulicach. Ich obecność jest szczególnie zauważalna w Pjongjangu, stolicy kraju. Te panie są bardzo widoczne i zdobywają szacunek zarówno od pieszych, jak i kierowców. Są one starannie przeszkolone i zachowują dyscyplinę, przestrzegając surowego kodeksu postępowania.
poza ich podstawowymi obowiązkami związanymi z zarządzaniem przepływem ruchu, pełnią również rolę symboli dumy narodowej i dyscypliny. Te panie są starannie wybierane do swoich ról, często wybierane ze względu na ich wygląd zewnętrzny, wzrost i wykształcenie. Ich szkolenie obejmuje nie tylko naukę przepisów ruchu drogowego, ale także umiejętności komunikacyjne i różne sygnały ręczne, aby efektywnie zarządzać przepływem pojazdów. Damy ruchu drogowego zostały po raz pierwszy wprowadzone na początku lat 60. jako część szerszego wysiłku mającego na celu stworzenie zdyscyplinowanego i uporządkowanego społeczeństwa. Od tamtej pory te panie stały się trwałym symbolem unikatowego socjalizmu Korei Północnej i są często obecne w propagandzie państwowej i mediach. Bez wątpienia panie te stanowią fascynujące połączenie tradycji, dyscypliny i nacjonalizmu. Ich elegancki i charakterystyczny wygląd w połączeniu z istotną rolą w utrzymaniu porządku na drogach czyni je trwałym symbolem unikatowego krajobrazu społecznego i politycznego Korei Północnej. To coś, czego inne kraje powinny się nauczyć. Zakaz dżinsów i zachodnich ubrań w Korei Północnej wynika po prostu z tego, że Kim Jong-un uważa je za amerykańskie postrzeganie i wpływ. Ten zakaz obejmuje importowane ubrania i koszulki. Oczekuje się, że obywatele nosić będą odzież zgodną z wytycznymi zatwierdzonymi przez państwo. Zamiast dżinsów, Koreańczyków zachodnich zachęca się do noszenia tradycyjnych ubrań koreańskich, takich jak hanbok, co odzwierciedla nacisk władzy na dziedzictwo kulturowe i nacjonalizm. Egzekwowanie tych przepisów dotyczących odzieży jest surowe, a władze państwowe przeprowadzają inspekcje i karzą tych, którzy łamią zasady ubioru. Złamywając przepisy ubioru, sprawcy ryzykują grzywny, publiczną krytykę, a nawet więzienie. Taka polityka kontroli ubioru spotyka się z mieszaniem reakcji ze strony społeczności międzynarodowej, często wywołując krytykę za naruszenie osobistych swobód i praw człowieka. Wielu ludzi uważa, że zakaz pomaga zachować unikalną północno-koreańską tożsamość, podczas gdy inni widzą go jako opresyjne środki mające na celu tłumienie indywidualności i utrwalanie kultury zgodności. Co o tym myślisz? Ograniczenia dotyczące ubioru to tylko jeden przykład szerszej kontroli, jaką rząd Korei Północnej wywiera nad życiem swoich obywateli. Obozy więzienne w Korei Północnej. Już widzieliśmy, jak surowe są przepisy w Korei Północnej, teraz spójrzmy na życie tych, którzy są wewnątrz więzień. Założę się, że tam panuje swoista wspólnota. System obozów więziennych w Korei Północnej składa się z kilku rodzajów placówek, takich jak obozy polityczne, obozy pracy i ośrodki reedukacji. Obozy polityczne są przeznaczone dla osób postrzeganych jako wrogowie reżimu, takich jak osoby podejrzane o sprzeciw lub próbujące uciec z kraju. Warunki w tych obozach są niezwykle surowe. Więźniowie są poddawani przymusowej pracy, mają niewystarczające jedzenie i opiekę medyczną, tortury, fizyczne znęcanie się i egzekucje są bardzo powszechne, co ma na celu dodatkowe nasilenie atmosfery strachu i kontroli. W obozach panuje ścisła inwigilacja w celu stłumienia jakiejkolwiek formy sprzeciwu. Obozy pracy stanowią kolejną kategorię więziennych placówek, w których przebywają osoby uznane za przestępców według północno-koreańskich standardów, często za przekroczenie nielegalnie granicy lub przemyt. Te obozy są często wykorzystywane do przymusowej pracy. Więźniowie są zmuszani do wyczerpującej i męczącej pracy bez uczciwej rekompensaty ani odpoczynku. Ośrodki reedukacji wydają się być najlepszym rodzajem więzienia w Korei Północnej, ponieważ mają na celu resocjalizację osób, które popełniły drobne przestępstwa lub wykazują oznaki odchylania się od ideologii państwowej. Te ośrodki stosują techniki indoktrynacji psychologicznej i ideologicznej, aby zapewnić lojalność wobec reżimu i eliminować potencjalne zagrożenia dla jego władzy. Ta forma kary jest zdecydowanie lepsza od innych, ale czy naprawdę są one stosowane?